Kilkaset osób przeszło w piątek 6 maja ulicami Jarosławia w Marszu Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczyli w nim osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie, uczniowie szkół, posłowie i przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz tego środowiska. Wszyscy mieli przy sobie pomarańczowe elementy. To znak wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizujemy, no któryś raz z kolei w Jarosławiu, a od 23 lat jest organizowany w Polsce. Mimo XXI wieku w dalszym ciągu jeszcze jest tak, że osoby z niepełnosprawnością są postrzegane nie do końca z szacunkiem, nie do końca z godnością. Często gdzieś wyrażają się inni ludzie o nich, to, ono. A przecież to są ludzie z krwi i kości, którzy mają imienia, to jest czyjeś dziecko. I myślę, że warto przypominać i jakby pokazywać społeczeństwu to, że ci ludzie są wśród nas, że mają takie same prawa do życia jak każdy z nas. Warto wychodzić na ulicę Jarosławia, warto się pokazywać, warto wchodzić w społeczeństwo. Cieszymy się bardzo ogromnie, że jakby Jarosław jest na tyle miastem otwartym, że jest bardzo dużo ludzi z nami, osób z przedszkoli, ze szkół, osób z urzędów. Także bardzo się cieszymy, że jakby nie jesteśmy w tym marszu sami jako organizacja pozarządowa, tylko że są inni ludzie z nami. W Jarosławiu oprócz pogody są serca, które walczą o tą godność osoby z niepełnosprawnością. Jest duża organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w pewnej mierze najbardziej potrzebują wsparcia. I tutaj w tym mieście odbywają się corocznie te piękne imprezy, które przypominają wszystkim o tym, że są osoby z intelektualną niepełnosprawnością i dla nich jest to samo miejsce w życiu, co dla nas wszystkich pozostałych. Zawsze kiedy nie ma mnie, powiedz, że wciąż słyszę powiedziane kiedyś, że powiedz, że wciąż czuję drę. Dzisiaj towarzyszy nam piękna pogoda i dopisała frekwencja i myślę, że mieszkańcy Jarosławia mogli dzisiaj zobaczyć piękny pomarańczowy marsz, który przypomina o tym, że wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, które chcą tak samo żyć godnie, żyć tak jak wszyscy zdrowi ludzie. Myślę, że dzisiejszy dzień pokazał też, że nie brakuje ludzi, którzy solidaryzują się z osobami niepełnosprawnymi, wspierają ich. Świadczy o tym chociażby grono gości, którzy nas zaszczycili w dniu dzisiejszym. Miasto dla pogania nas, ludzie łatwo chcą wszystko mieć. A ja wiem dokładnie, czego prawdę zbliża mnie. Radiowcy i self-adwokaci, którzy teraz się Państwu przedstawią i powiedzą, co robią w życiu i czym dla nich jest godność. Dla mnie godność jest to, ja tak to rozumiem, że nieważne od niepełnosprawności, czy to jest niepełnosprawność intelektualna, czy niepełnosprawność ruchowa, że każdy ma prawo do godności, nie każdy właśnie od pochodzenia też nie zależy, czy jest ktoś Polakiem, czy też nie. Od koloru skóry, że każdy ma prawo do godności i do godnego życia. Co to znaczy godne życie? Na swoim przykładzie, gdybyś powiedziała. Godne życie to szczęśliwe życie, udane życie. Udane życie takie to z rodziną właśnie, z przyjaciółmi, żeby się rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania, żeby po prostu być ze sobą, z tymi osobami, których się uwielbia i być tu, gdzie się jest teraz. Czyli być tam, gdzie się chce być, prawda? Żeby też spełniać swoje marzenia? Tak, dokładnie. Żeby też spełniać swoje marzenia i się realizować i się spełniać. Ja jeszcze tu bym jedną rzecz dodała, żeby też, jeśli
tego chcemy, żeby pracować, prawda? Ta praca też dla ciebie jest ważna. Tak, praca jest dla mnie też ważna, żeby się rozwijać właśnie, żeby pracować, bo praca jest dla mnie ważna, że mogę też pieniążków trochę zarobić dla siebie i też pomóc rodzicom, rodzinie. To jeszcze powiedz wszystkim, gdzie pracujesz i czym się zajmujesz. To ja pracuję w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Oleszycach. A zajmuję się tym, robię podpałki po prostu do grilla. Brawa dla Natalii! Proszę Państwa, czyż to nie jest piękne wystąpienie? Dzięki Ci, Natalko. Tomaszu, jak Ty rozumiesz słowo godność? Czym dla Ciebie jest godne życie? No to, żeby każda osoba była traktowana na równi z innymi osobami. Żeby każdy postrzegał, żeby każdy nie postrzegał właśnie u niektórych tej niepełnosprawności. Żeby każdy widział... Człowieka, tak? Tak, człowieka, przede wszystkim człowieka. Ale nie tylko... Jak ktoś ma czy intelektualną niepełnosprawność, czy ruchową, czy jeszcze jakąś tam inną, żeby nie był traktowany gorzej, żeby był traktowany normalnie, tak jak każdy człowiek. A jak jest na co dzień z tym takim godnym traktowaniem? Jak ty to czujesz? No ja czuję różnie, jeszcze dużo osób postrzega takie osoby jako gorsze, jako złe. Niektórzy ludzie też mylą niepełnosprawność intelektualną z chorobami psychicznymi. Także dużo osób też się boi takich osób, bo myślą, że mogą coś zrobić, krzywdę albo... Że są niebezpieczne, tak? Tak, po prostu, że są niebezpieczni. No i takie właśnie marsze są bardzo ważne, jak dzisiaj. Żeby coraz więcej i więcej osób o tym wiedziało, o takich osobach, i żeby takie osoby były normalnie traktowane, jak inne osoby, jak wszyscy. Proszę Państwa, brawo, prawda? Co to dla Ciebie znaczy godnie żyć? Jak? Czyli jak? Żeby, bo to na mnie to znaczy, żeby wyjść na ulicę i pokazywać, kim jestem. Żeby się nie zamykać w domu i pokazywać, że jestem osobą niepełnosprawną i żeby się nie zamykać w mieszkania albo... Dlatego też tak działasz aktywnie, prawda? I w Selw Adwokata, i w radiowcach. Tak, właśnie działam i pomagam. I też nie umiałam audycji robić, ale nauczyłam się i widzę, że ludzie mnie dobrze słuchają i rozumieją. Bo ty też bardzo ciężko pracujesz, prawda? Żeby te audycje przygotować. Nad głosem też bardzo mocno pracujesz. To też jest ważne. Tak, i trudne. No tak, to dla mnie trudne jest zrobić jakąś audycję, ale mam zrobić audycję, to szukam informacji w internecie. Nieraz tam znajomi mi pomagają w szukaniu informacji, także... Jak prawdziwa dziennikarka. Super, brawa dla Asi, proszę Państwa. To nie jest takie, wiecie Państwo, łatwiutkie przygotować audycję, rozmowę z kimś przeprowadzić, to nie jest takie proste. Chodźcie na środek, nie wycofujcie się. Sylwester, chodź tu też na środek, zapraszam Cię. No to ostatni ma najgorzej, bo musi powiedzieć albo coś nowego, albo jest taki sposób, żeby posłuchać tego, co mówili inni, trochę innymi słowami powiedzieć to samo. Zobaczymy, co zrobi Sylwek. Dla mnie godność oczywiście to jest, żeby być z ludźmi, nieważne, czy to po prostu jest osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna. Każdy, jak zawsze to powtarzam, ma uszy, nogi, ręce i każdy ma swoje wady, zalety. I dla mnie godność to jest być z ludźmi przede wszystkim związany z osobą niepełnosprawną, czy niepełnosprawną. Być po prostu człowiekiem, być sobą, pokazywać, kim się jest. Nie trzeba się wstydzić, bo jeżeli będziemy się wstydzić przede wszystkim i nie pokażemy, kim jesteśmy, to nikim nie będziemy w życiu. Oczywiście musimy, każdy się wykształca, prawda? Każdy pracuje, każdy ma pracę, każdy oczywiście... Każdy to sam jest taki sam jest każdy jak z nas, jak każdy. I nie możemy się tego wstydzić. Musimy po prostu być silni, mieć silną wolę. I czasami potrzebne jest wsparcie i to też ważne, żeby
poprosić o nie, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. A jeżeli tego wsparcia nie ma, to musimy my wolę pokazać. I że jesteśmy po prostu silni, jesteśmy takie sami ludźmi, jak każdy z nas. Nie trzeba się tego bać. Brawa. No i była puenta piękna na zakończenie. Była. Bardzo Państwu dziękujemy. To wszystko, o czym mówili Selw Adwokaci i radiowcy, to o tym wszystkim rozmawiamy podczas naszych spotkań w ramach Selw Adwokatów. Dzięki Sylwku, że jeszcze mi o tym przypomniałeś. Więc proszę Państwa, zachęcamy też inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które chciałyby zostać Selw Adwokatami, żeby to zrobiły. Zostańcie Selw Adwokatami, bądźcie nimi. Bardzo dziękujemy serdecznie za to, że mogliśmy zabrać głos. Natalia Cencora, brawo! Tomasz Balicki, brawo! Joanna Basiak, brawo! Sylwester Nalepa, brawo! Bernadeta Szczypta, bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia, pa!